I rozpoczyna się pierwsza runda tego pojedynku. Obydwaj zawodnicy przyczajeni. No powiem szczerze, troszeczkę tutaj. Na razie nie. Mam obok siebie. Jeden zero dla zawodnika z Torunia. I kolejne trafienie. Daniela Stolarczyka, 2-0. No Paweł Krzyżanowski tutaj po prostu w mojej obserwacji duże braki w wyszkoleniu technicznym. No tutaj naprawdę w tej grupie wiekowej tu już trzeba posiadać odpowiednią wiedzę bokserską. Oczywiście odpowiednie przygotowanie techniczne zawodnika do pojedynku. Sama chęć no w ringu nie wystarcza. Zawodnik ze Starachowic zadziera głowę wysoko, a teraz ciężkie ciosy spadają na jego brodę i boję się, że może się ta walka szybciej skończyć. 5-0 prowadzi zawodnik z Torunia, Daniel Stolarczyk. No ale zawodnik ze Starachowic stara się jak może tutaj zadać jakiś celny cios, niemniej jednak troszeczkę jeszcze za mało wiedzy pięściarskiej, aby można było czymś zaszkodzić. Kolejny piękny lewy prosty w wykonaniu Daniela Stolarczyka i 6-0 prowadzi zawodnik ze Szczecina. Pozostało nam jeszcze 20 sekund pierwszego starcia. W końcówce kolejny cios zadany przez Torunianina i 7-0 kończy się pierwsze starcie. A walki 1/8 finału jutro o godzinie 11 również i 16. No troszeczkę za nisko głowa zawodnika z Torunia. Ale z tej rotacji wyszedł z celnym ciosem na górę i 8-0 prowadzi zawodnik Daniel Stolarczyk. No bardzo spokojny pojedynek. Tutaj myślę, zbyt duża przepaść, jeżeli chodzi o umiejętności bokserskie. Kolejny cios. 9-0. Troszeczkę za nisko głowę zawodnika z Torunia. Sędzia Poronin z Wielkopolskiego Związku Bokserskiego zwrócił uwagę. I kolejne ciosy lądują na głowie zawodnika ze Starachowic, 10-0. Dzwonią wszyscy, że jest okej, że ładny komentarz idzie.
Jeszcze 10 sekund do zakończenia drugiej rundy. 11-0 dla zawodnika z Torunia. I znów bezpośredni, prawy, prosty. 12-0 dla Daniela Stolarczyka. Można przypuszczać, kolejny cios ląduje na głowie zawodnika ze Starachowic. 13-0. I końcówka drugiej rundy. To powinno cię obchodzić, nie? Kończy się w tej kategorii wagowej. Natomiast Kasubowski Damian, również doświadczony zawodnik ze startu Grudziądz. Po prostu w tym klubie naprawdę bardzo dobrze prowadzona praca z młodzieżą. Prezes klubu, pan Kazimierz Kiczyński, naprawdę czyni tam starania, aby w starcie Grudziądz działo się dobrze. Często obozy kadry PZB juniorów odbywają się, warunki wspaniałe do powiedzmy odbywania takich zgrupowań. Pięknie przygotowany ośrodek, odpowiednie oprzyrządowanie niezbędne do treningu pięściarskiego. I między innymi też dlatego zawodnicy ze startu Grudziądz prezentują odpowiedni poziom sportowy. A w naszym ringu 17-0 prowadzi zawodnik z Torunia. No jednostronna walka, jednostronny przebieg pojedynku. Wynik mówi sam za siebie i tutaj bardzo spokojnie, ale to co wcześniej mówiłem, zawodnik ze Starachowic no jest zbyt słabo przygotowany technicznie do postawienia jakiegoś oporu ze swojej strony dla przeciwnika i ciosy, które inkasuje, są skrzętnie wyłapywane przez sędziów punktowych. Końcówka drugiego starcia, dalej 17-0. Reprezentant gospodarzy no stara się jak może, żeby chociaż, jak to się mówi, honorowy punkt uzyskać. Naciera, ale tutaj nie ma celnych ciosów, natomiast kolejna kontra w wykonaniu zawodnika z Torunia i 18-0. Kolejny cios, 19-0. I można powolutku uważać, że ta walka się odbyła. Jeszcze 5 sekund. 19-0. Koniec pojedynku. 19-0. Wygrywa. Za chwileczkę ogłoszenie werdyktu. Co on wyczytał? Stosunku punktowym 19-0 Stolarczyk.